Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku FIFA 22 Ultimate Team. Na wstępie, no ludzie, ciężko się nie odnieść do meczu Realu Madryt. Co się tam wczoraj działo? Normalnie się czułem jak w 2014 w finale, jak Ramos strzelił gola. No wiecie, to była taka jedna z mocniejszych chwil podczas mojej historii kibicowania Realowi. Dosłownie to samo poczułem wczoraj, jak Rodrigo załadował drugą bramkę. Później jak Karim też, no po prostu się rozryczałem tam ze szczęścia. Ten mecz to była jedna wielka huśtawka emocji. W jednej chwili już byłem pewny, że już jest po Lidze Mistrzów, a tu nagle pum, jedna bramka, pum, druga bramka i wtedy... O kurde, no to był chyba jeden z lepszych meczów, jakie oglądałem w historii Realu Madryt. Ten mecz określiłbym mianem najlepszego meczu w tej Lidze Mistrzów, oczywiście jeżeli chodzi o sam klub Real Madryt. Także już wiecie, dlaczego kibicuję temu zespołowi. No, żaden inny zespół w tej Lidze Mistrzów ani w żadnej innej nie daje tyle emocji co Real Madryt. No to jest zespół, który kocham, bo jest to zbiórka gości, którzy potrafią robić rzeczy po prostu niesamowite oraz rzeczy, które wydają się na pozór nieosiągalne. To jest po prostu Real Madryt, proszę państwa. A jeżeli chcecie zobaczyć moją reakcję na karnego Benzemy, to jest oczywiście na moim Instagramie, link jest w opisie. I jeszcze tak wam powiem, dałem go na prywatny, ale nie ze względu na to, żeby wam teraz powiedzieć o tym, żebyście podali na Instagram. Dałem go jakiś miesiąc temu, także no nie miejcie mi tego za złe, on jest prywatny od jakiegoś czasu. Jak chcecie wejść, zobaczyć, zaobserwujcie, wtedy jestem karny Benzemy na story. Ja pierdzielę. Dlatego w dzisiejszym odcinku towarzyszy nam koszulka Realu Madryt i przejdźmy do kontentu, przejdźmy już do FIFA, przejdźmy do tej pięknej wirtualnej murawy. Po wczorajszym meczu no po prostu nic nie jest w stanie mi zepsuć humoru, a na start otworzymy sobie pika 1-4-8-4+. Może coś będzie, może coś będzie, może... Jest! Haller 91! Ale zaczynamy, ludzie, ale zaczynamy! Pięknie, 91 overalla, to jest na przepałkę overall idealny. Oprócz tego mam mega dużo paczek, oprócz tych, wiecie, nagród za Division Rivals, także no pora sobie otworzyć. Tu są paczki przeróżne, dlatego te słabsze otworzę i pokażę wam, jak coś ciekawego wpadnie. O, ekrany mamy, proszę bardzo, ekrany Dania, SO, czyli jest to Kier. No taki, o, ale zawsze ekrany, pierwsze ekrany dzisiaj. O, złota paczka piłkarzy premium, 80+, no może tu, może jest, walkout mamy, dobrze, jest Włoch, N, nie wiem, Belotti, o proszę. Pozdrawiam PLK Damiana oczywiście. Fajny trafik. Jakieś tam, oczywiście na przepałkę będzie taki Belotti, chyba że to wymienny Belotti, wymienny. No to będzie jednak na sprzedaż. O, inform. Ekrany, Chorwacja, Kovacic, git. O, proszę bardzo, walkout, paczka 75+, co jest grany. I mamy Gigi'ego Donnarumma, 89 overalla z paki 75+. No te paczki są czasami niesamowite. Mam jeszcze takie paczki jak trzech obrońców 8-1+ i tak dalej. Jest sobie zostawiony na Premier League, ale taką pięciu piłkarzy 8-3+ z tych pięciu lig otworzymy sobie teraz. Także zobaczmy, może akurat coś wleci. I uwaga, ekrany, dobra, to pomijamy i lecimy dalej. Brazylia, no dobra, jeżeli Thiago Silva... To jest git i czy jest to... Oj, może być, dobra, może być też Firmino. No to jeszcze jedną taką paczkę mam, nie wiem, chyba za turniej ona jest, także otwórzmy ją i zobaczmy, może teraz walkout. Aj, no, nie ma walkoutu. Holandia, jeżeli to jest De Ligt, to spoko. I uwaga, o, może być De Vrij też. Paczka piłkarzy Electrum Prime, to jest chyba za jakieś ważne mecze, które zrobiłem, także zobaczmy. 80+ overalla i są ekrany, git, Dania, bramkarz, o, czyli Schmeichel, to jest dobry traf, 8-5, przyjmujemy z otwartymi rękami. O, jeszcze mamy dużą złotą paczkę premium wymienną, to jest za draft, bo gdzieś tam kiedyś go ułożyłem i dzisiaj sobie, wczoraj go sobie dokończyłem, do trzeciej rundy doszedłem, także może jeszcze coś tutaj, ekraniki, okej, Argentyna, czyli pewnie jakiś Ocampos, chociaż jakby był taki Lautaro albo Akunia, to też bym nie pogardził. Ocampos jednak Ocampos. No i złota paczka zawodników premium, ostatnią paczką z tych, co miałem przygotowane przed Division Rivals, także zobaczmy i uwaga. Oj. Nagrody typowe na draft. Resztę paczek, które mam w sklepie, zostawiam na Premier League. A dzisiaj otworzymy sobie jeszcze nagrody za Division Rivals. Udało mi się, ludzie, wbić do pierwszej ligi. Dalej nie próbowałem. Już wbicie do pierwszej ligi było trudne. Mam nadzieję, że za tydzień uda się wbić do ligi elitarnej. A dzisiaj bierzemy sobie dużą paczkę wszystkich zawodników i dużą złotą paczkę piłkarzy premium razy dwa wszystko, bo bierzemy to niewymienne. No to zaczniemy sobie od dużej złotej paczki piłkarzy premium, 24 karty, w tym 7 rzadkich piłkarzy. No zobaczymy, może akurat coś siądzie fajnego. To jest jakby paka za 100k, ale z 1/4 zawodników rzadkich po prostu. No i mamy Niemca, napastnika, okej, jest to Volant, mógł być Werner. No mogli dać tego Wernera, no. Okej, let's go. O, walkout, nice, Hiszpania, Parejo. Okej.
przyjmujemy taki walkout, bo jest to nie jest paka za 100 tysięcy, więc jeszcze gwóźdź programu przed nami, a już mamy jakiś tam walkout, także no kurczę, ja już jestem naprawdę zadowolony. Jeżeli chodzi o paczki za 100 tysięcy, otworzymy je sobie po meczu, bo i tak już dużo paczek otworzyliśmy. Trzeba troszeczkę rozłożyć content na odcinek. I swoją drogą w niedzielę pojawi się odcinek z paczką z ikoną 93+ za swapy. Jeżeli chodzi o skład, to gram czymś takim. I powiem wam szczerze, ten Cola nie jest aż taki zły. 18 meczy i ma 18 bramek i 15 asyst na SPO. Powiem wam szczerze, dobry jest. I ma naprawdę solidne wykończenie. Także nasz pierwszy mecz w tym odcinku i ma Pele Prime, okej, fajnego ma Freda tego za czerwonego za Food Champions, no i jest jeszcze Torres w Optimusie i to są chyba takie lepsze karty w tym zespole. Po tym meczu pokażę wam wytyczne, bo dostałem od was wiadomość na Instagramie, żebyście chcieli zobaczyć wytyczne, bo dawno nie pokazywałem, także w dzisiejszym odcinku pokażę wam jeszcze wytyczne, jakich używam w 4-2-3-1 formacji. I dobrze do Johana, Serginio Dest, Maldini pilnuje, jest i Torres, jest i ktoś, i gol. Oj, w ogóle zacząłem Van der Sarem grać, zobaczymy jak się będzie nim grało. Fredzik nam strzela, Freda planuje w ogóle kupić. Także na razie mi się z dobrej strony pokazuje Fred. Wow, Johan, ładnie. I jeszcze raz, no ale kto to jest? Kto to był? I dobra piła. I Johan! Ej, no szczerze, chciałem mówić, że ładny gol Johana. No dzisiaj nie będzie na pewno smutnego odcinka, ludzie. No nie dopuszczę do tego, żeby coś mi zepsuło humor. Nie, no po prostu FIFA mi cię nie zepsuje humoru, tak wam mogę to szczerze powiedzieć. To jest moje zapewnienie. Nawet jakbym trzy razy wylew miał w tym meczu, to no nie ma szans po prostu. Jeszcze Johan tutaj strzela w bramkę. No jak mogę być zły dzisiaj? Nie, no dzisiaj jest przepiękny dzień. Dzisiaj jest przepiękny dzień. Aż od razu zachciało mi się robić jakąś serię, wiecie, z Realem Madryt. Ale na to poczekamy. Jak się tocy skończą, to jak będę jechał na wakacje, to będę musiał jakąś serię nagrać na zapas i to będzie właśnie Real Madrid Fantasy. Także no gdzieś w wakacje ta seria się pojawi. Mam nadzieję, że będzie fajny odzew. A swoją drogą tego nacho nie zrobiłem, nie? Tego nacho nie zrobiłem, kurde, Cola, piękne. Widzieliście to wykończenie? No piękne. Nie zrobiłem tego nacho, a chciałem, w sumie jakoś zapomniałem o tej karcie po czasie i... No w sumie z perspektywy czasu szkoda, bo Real wygrał, nie? Jeszcze raz Zaha. Dawaj, Zaha z daleka. I nie ma, ale blisko było. Takiego Lorisa, no można próbować go łatać z daleka. Być może to się uda, okej, Cola. Jezu, dobry ten Cola jest. Naprawdę na motorniczym dużo lepszy niż na myśliwym, co było dla mnie troszeczkę abstrakcyjne, biorąc pod uwagę, że on ma 1,68 m wzrostu i naprawdę dobry dribbling. No ale cóż, no tak było na Futbinie napisane i tym razem Futbin się nie pomylił, tak się gra nim najlepiej. Jest git, to po co narzekać i best, mój błąd w domu, dlatego raczej w niedzielę bym się odpalił. I Cola! Dobre wykończenie masz. Szczerze, po czasie muszę wam przyznać, że to nie był aż taki zły traf. Co prawda Cola kosztuje tylko 300 tysięcy i to jest aż dziwne, szczerze mówiąc, ale kurde, powiem wam, nie wiem, czy nie jest warty tych 300 tysięcy. Naprawdę się nim gra okej, i Cola jeszcze, kurde, ale jeszcze patrzcie, co zrobił. Przepchnął sobie. Oj, dobra, tutaj główki nie wygrał, ale sam fakt, że tego to Dibo przepchnął. Dziwne. Johan! Jest! 4-1, no i mamy Rage Quita. Kurde, po pierwszym golu nie sądziłem, że to wygramy, ale wygraliśmy, dokonaliśmy rzeczy niemożliwej, tak jak Real Madrid wczoraj. To content sobie podzielimy jeszcze bardziej. Teraz jedna paczka, kolejny meczek i kolejna paczka za 100 tysięcy. Także lecimy z pierwszą z dwóch paczek za 100k, no i zobaczmy. Może akurat jeszcze jakiś toc. Naprawdę... Chyba najbardziej teraz ucieszyłbym się z Freda albo oczywiście Gravenbercha. To byłyby dwie karty, z których bym się najbardziej ucieszył. I uwaga, jest dobra. Nie dobry walkout, ale jest walkout. Mamy Immobile. Okej. Okay. Zbieramy kartę na przepałkę. Być może jeszcze jakąś paczkę z ikoną Optimus zrobimy po drodze. Albo, kurde, i w ogóle dobra paka. Naprawdę 2 razy 8, 4 razy 8, 5 i walkout. Ja jestem zadowolony z tej paczki. Może w weekend wyjdzie jakiś pik z ikoną Optimus. No to trzeba mieć foderki gotowe, żeby go zrobić. No i dobra, jeszcze jeden meczek zagrajmy, ale jego pokażę wam w mocnym skrócie, to znaczy same bramki, no i ewentualnie jakąś dziwną sytuację, bądź coś takiego. I uwaga, skład rywala, okej, też ma Cole, tylko to jest chyba Prime, no ale też ma okej skład, nie? No jest Johan wersji Prime, no i Ronaldo Nazario wersji Mid, no zobaczymy, ale też część kart takich starych, jak chociażby Fekir. I Cola, Jezu, no mówię wam, co jest z tą kartą nie tak? I mamy Rage Quita, naprawdę?
Tak czy nie? Jezu, nie pokazałem wam wytycznych i taktyk. Dobra, po tym meczu na 100% pokażę. I Cola do Besta, Jezu, ale to była piła, smak. I Best! I Zaha! I nie ma bramki, boczna siatka, niestety. Daj, Cola jeszcze. Cola! Cola! Jezu, jakie to wykończenie pokichane. Ej, szczerze? Porównałbym to wykończenie tylko z wykończeniem Johana Cruyffa, naprawdę. To jest właśnie George Best w pięknej okazałości. Cola, Jezu, jaka przebita, 3-0. No ten gościu jest popsuty czasami, naprawdę. To jest dziwne, że on aż tak dobrze gra. Jest to hat-trick Coli w tym momencie. Mamy 20 minutę, chłop już hat-tricka załadował. I Cola? Nie, no nie wierzę, czwarty gol jego. Ja nie wiem, on chyba pokazuje po prostu mi, że ten Puskas niepotrzebny mi jest na razie. Dawaj, Johan, bo ty troszeczkę zgasłeś. Johan! No jednak nie, 5-0, 27 minuta. Zaha, 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 Zaha. Best, Best, Best! 6-0, gładko i przyjemnie. Rage quit, tak czy nie? Proszę, jest, mamy rage quita. Ta koszulka chyba coś mi daje, może ją wezmę do Poznania i ją sobie gdzieś tam powieszę na tą ligę weekendową. A więc dobra, jeżeli chodzi o własną taktykę, to jest oczywiście formacja 4-2-3-1. Jeżeli chodzi o taktykę, no to zrównoważony, zrównoważony, resztę widzicie jak jest. Ja już nie będę jakby się zatrzymywał przy tym. Lecimy wytyczne. Johan, trzymaj się środka, biegaj za plecy. Tutaj mamy Cola, zostawaj z przodu i tylko tyle. Na skrzydłowych nie ma nic. Na SPD jest przecinaj linię podań i zostawaj z tyłu oraz krycie środka. Zostawaj z tyłu na bocznych i oczywiście bramkarz wychodzi do wrzutek i wybiegający, to jest koniec. Także jeżeli ktoś szukał taktyki do 4-2-3-1, to mam nadzieję, że pomogłem. Także lecimy, paka za 100 koła. Co my tutaj będziemy mieli? Proszę o walkout, to jest takie wiecie, minimum. Czy będziemy mieli walkout, czy jednak to co? Proszę, 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 jest walkout in form, okej, tego się nie spodziewałem. Mamy Romero 87, o kurde, ej, to mega dobry traf, mega dobry traf. Co jeszcze tutaj mamy? Uwaga, Hummels, ja pierdziele, 2, 3 walkouty w jednej paczce. Wow, grubo, naprawdę grubo. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Widzimy się już jutro w odcinku, gdzie otworzę sobie paczkę z gwarantowanym totsem Community, a także Eredivisie. Oraz wydaje mi się, ale to jest ten trzeci punkt, oczywiście niepewny, że złożymy nowy zespół. Także widzimy się jutro, życzę wam miłego dzionka, do zobaczenia i yo!